kochani. Słowem kochać, pod słowem kochać można wszystko ukryć, wsadzić i zmieścić. Mówię do was kochani, ale to ma zupełnie inną wymowę, jak mówię do swojej dziewczyny kochana. To ma zupełnie inny wymiar. W języku polskim pod słowem kochać można wszystko umieścić. I gdybyście się tak zastanowili, co można umieścić pod słowem kochać i jak na przykład to znaczy oni się kochają, lub oni się kochali, lub oni... No właśnie, to gdybym teraz powiedział kochani, to mógłby to znaczyć również... Mogłoby znaczyć, ale nie bierzcie tego pod uwagę. Nie to chciałem powiedzieć. Chciałem powiedzieć, że z wiekiem u człowieka rozwijają się różne umiejętności. I umiejętność kochania też się może rozwinąć z wiekiem. I ja, im jestem starszy, tym widzę więcej możliwości, kolorów, barw, odcieni miłości. Widzę tym więcej sposobów kochania. Jak ten testosteron się nie rzuca na głowę, to również podobnie jest to z oksytocyną i z prolaktyną też. Ale jak się już człowiek jest tak uwolniony trochę od tych hormonów, to kochać można w bardzo ciekawy i nowy sposób. I kochanie może być uzależnieniem. Uzależnienie natomiast nie może być kochaniem.